czcigodni kapłani i osoby życia konsekrowanego, szanowni przedstawiciele Konsulatu Rzeczpospolitej Polski na czele z panią konsul generalną, szanowni przedstawiciele Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oraz wszystkich polskich organizacji społecznych Lwowa, umiłowani bracia i siostry. Uroczystość, która gromadzi nas dzisiaj w Lwowskiej Katedrze, jest bardzo podniosła. Jesteśmy tutaj jak każdego roku i poprzez całe wieki, by uczcić kogoś niezwykle bliskiego. Matkę Boga, która jest równocześnie naszą matką. Jakże wyraźnie podkreślił jej niezwykłość król Jan Kazimierz, gdy 1 kwietnia 1656 roku pod szczególnym natchnieniem i za zgodą senatorów i wszystkich stanów Królestwa Polskiego wypowiedział słowa: Wielka Boga Człowieka, Matko, Najświętsza Dziewico. Zwracając się do Maryi, król uświadomiał sobie, że choć piastuje najwyższą godność w państwie, to przecież stało się to dlatego, że taka była wola i miłosierdzie Jezusa Chrystusa, Króla Królów, i takie również było zmiłowanie jej, Matki wszystkich wierzących. Tego dziejowego aktu dokonał w trudnym momencie historii Polski, gdy w jej królewskich granicach trwała wojna niosąca zniszczenie nie tylko miast i wiosek, ale przede wszystkim wiary katolickiej. Dlatego szukając ratunku, ucieka się w imieniu całego narodu do Matki, stając z modlitewną prośbą w tej katedrze przed obliczem łaskawej Pani, czczonej poprzez mieszkańców Lwowa jako swą opiekunkę i wspomożycielkę. To, czego dokonał król, świadczy o jego mądrości, o znajomości Ewangelii, a zwłaszcza czytanego dzisiaj jej fragmentu, nazwanego przez nas Testamentem z Krzyża. Testamentem umierającego Jezusa, który związał szczególną więź swoją matkę z uczniem, czyniąc ją jednocześnie matką całego Kościoła. Król Jan Kazimierz zwracał się do Maryi w sposób szczególny, gdyż pragnął, aby była ona obecna w tym domu, jakim dla każdego z nas jest ojczyzna. Zatem wiedzeni przykładem wiary stajemy dzisiaj i my przed obliczem Matki. Stajemy doświadczeni wojną, przepełnieni lękiem i zatrwożeni o przyszłość, ośmielamy się wołać: Wielka Boga Człowieka, Matko, Najświętsza Dziewico, stań obok nas jako Matka Pokoju. Stań obok nas jako wspomożycielka wiernych. Stań obok nas jako stolica mądrości. Potrzebujemy Twego wstawiennictwa przed Jezusem, Twoim Synem. Potrzebujemy Twojej obrony przed złem, które w różnej formie wkrada się do naszego życia i chce nas przekonać, że prawda i sprawiedliwość Boża nie jest najważniejsza. Stajemy przed Tobą, abyś poprowadziła nas bezpiecznie przez tę ciemną dolinę jako gwiazda zaranna, rozświetlająca mroki współczesnego świata, który coraz głośniej woła przeciw Bogu i Jego przykazaniom. Umiłowani bracia i siostry,
kiedy Pan Jezus wypowiedział z krzyża słowa: niewiasto, to syn Twój, a do Jana, oto matka Twoja, nierozerwalnie związał Jana z Maryją. Jan zrozumiał to doskonale, bo po prostu wziął ją do siebie. Niczego innego nie zrobił nasz król. Zapragnął, aby ta, która już zakorzeniła się przez wieki w dziejach narodu, stała się w nim obecna w sposób jeszcze bardziej dotykalny, wyrazisty, mocny i pełny. Dlatego, kiedy odczytuje tekst ślubowania, przyrzeka wyraźnie, że zrobi wszystko, aby jej cześć szerzyła się w polskim narodzie coraz bardziej. On po prostu chciał, aby Maryja miała swoje wyjątkowe miejsce przez specyficzną obecność w naszym życiu. Dlatego, gromadząc się w tę dzisiejszą uroczystość, musimy pytać przede wszystkim o obecność Maryi w naszym życiu. Kogo bierzemy do swojego domu? Czyją obecnością nasz dom jest napełniony? Czy Maryja jest rzeczywiście wzięta przez nas i czy nosimy ją głęboko w sercu? Czy ona, wypełniając nasze życie, tworzy klimat naszego domu? Powierzając Maryję Janowi, Jezus pragnął, aby spełniała w jego domu tę samą rolę, co w Nazarecie, bo on sam w wyjątkowy sposób doświadczył jej obecności. Doskonale wiedział, co czyniła i jakie to miało znaczenie dla jego życia. Dlatego chcę, aby ona wypełniała także nasz dom, nadając mu jedyny i niepowtarzalny klimat. W tym miejscu niech będzie mi wolno przywołać lwowskiego arcybiskupa świętego Józefa Bilczewskiego, który pokazał w równie trudnych czasach, jak bardzo warto trzymać się Maryi. To on w imieniu podzielonego pomiędzy trzech zaborów narodu zwraca się w 1908 roku do papieża Piusa X, aby ten dołączył do litanii loretańskiej wezwanie: Maryjo, Królowo Korony Polskiej, módl się za nami. A dwa lata później, w 1910 roku, prosi tego samego papieża, by ustanowił święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W tym samym roku, po kradzieży koron z jasnogórskiego obrazu, znów zwraca się do papieża, aby ten ofiarował nowe korony. Czyni to z wielką determinacją, gdyż car chciał ufundować nowe korony i w ten sposób kupić sobie przychylność Polaków. Postawa świętego Józefa Bilczewskiego pokrzyżowała podstępne plany cara. Tak więc korony, jakie przyozdabiają po dzień dzisiejszy jasnogórski obraz Maryi, są darem papieża Piusa X. Wezwanie do litanii loretańskiej i dzisiejsze święto są również darem papieża Piusa X, a zarazem są świadectwem wielkiej wiary i miłości do ojczyzny naszego świętego arcybiskupa. Wobec tych faktów stajemy dzisiaj my, mieszkańcy Lwowa, i wszyscy przybyli na tę uroczystość. Stajemy nie tylko pełni podziwu dla króla i świętego Józefa Bilczewskiego, ale stajemy z zapytaniem: a co my robimy dla ojczyzny? A co my robimy dla Kościoła? Te pytania trzeba sobie stawiać, ponieważ historia kiedyś będzie albo nas chwalić, albo osądzać nasze zaniedbanie. Umiłowani bracia i siostry,
świadomi testamentu Pana Jezusa z krzyża oraz postawy Króla i naszego świętego arcybiskupa, podejmijmy troskę o swój los i los Ojczyzny. Z poczuciem odpowiedzialności, jaka dzisiaj spoczywa na nas, prośmy Maryję, by pomogła nam tak ponowić akt ślubowania, byśmy wzięli go głęboko do serca i nareszcie zaczęli realizować. Prośmy Maryję, by nas ustrzegła przed fałszywą nauką wykluczającą Boga z naszej życiowej przestrzeni. Prośmy Maryję, by Polska jednoczyła się przy Bogu, a Polacy wspólnie zabiegali o pomyślność Ojczyzny, nie dzieląc się i nie kłócąc między sobą. Prośmy Maryję, by orędowała za nami żyjącymi w Ukrainie, aby nastały dni pokoju i pełnego poszanowania godności ludzkiej. A na koniec dziękujmy jej za to, że wciąż jest z nami, że się nie zniechęca naszymi złymi wyborami, że ciągle jest śliczną gwiazdą miasta Lwowa, do której możemy nieustannie wołać. Od nieszczęścia, głodu, wojny broń nas i uproś czas spokojny. Amen. A teraz wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca.